Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w The Division wersji beta. No, zostało 30 minut do zamknięcia bety, dlatego jeszcze szybko chciałem zobaczyć, co tutaj ta gra kryje w sobie. Zobaczyć też model zniszczeń i mam nadzieję, że uda się to zrobić. O, to byli dobrzy ludzie. Jeszcze przed zamknięciem bety, na przykład wędrując tutaj do tej ciemnej strefy. No właśnie, bo to też jest pytanie, co się w niej kryje, skoro takie miejsce mamy. No zobaczymy też kilka innych rzeczy, jak na przykład tutaj tarcza gdzieś jest. Okej, to jest zły czy dobry? No, sprawdzimy. Zły. No to kolego, a może granat? Jakby granat spadł od ciężarówki, to może by wysadziło ciężarówkę. O, szkoda, kurczę, poszedł kolega, ale może wysadzić ciężarówkę. No, coś tam podskoczyła, no, liczyłem na jakieś wybuchy, co prawda. No, ale i tak jest to nieźle. Okej, przeskakujemy tutaj. O, pistolet. W sumie nie sprawdzaliśmy też, jak strzela tu się pistoletem. Jest całkiem nieźle, ale ktoś tu jeszcze jest, prócz tego jednego gościa. Już widzę, tam coś jest oznaczone. Okej, chyba trzeba zmienić broń. Taki już znamy. Najłatwiejsi do ubicia, czy najłatwiejsi na expa. Dobra, czas stąd zmykać. No i właśnie przetestujemy też inne bronie, jakie tutaj występują. Dobra, wychodzimy prosto na niego. Naprawdę świetnie, świetnie się tutaj gra. No, ciężko to przekazać, o. Ale mam nadzieję, że to też czuć na filmach. Już nie mogę się doczekać 8 marca, kiedy będziemy mogli odpalić pełną wersję. Okej. Jacy przerażeni wstali, tak jak zaczęliśmy do nich celować. No i tu jakieś dokumenty leżą. Plany. No to dobrze. Achievementów chyba żadnych nie odblokujemy teraz. No ale... ale zobaczymy przynajmniej, jak to działa. Inna sprawa, że gdzieś tam jeszcze, jakby dobrze poszło, jesteśmy w stanie zdobyć te kilka punktów medycznych. Okej. Ach, tam jest coś. Dobra, to biegniemy. No i za te punkty... ktoś do nas strzela? Okej, jeżeli chcemy zdobyć to coś, co tam jest, no to musimy najpierw pokonać kilku przeciwników. Inna kwestia, to wygląda jak zły, ale nie jest oznaczone, więc nie będziemy do niego strzelać. Inna kwestia, że jesteśmy w stanie jeszcze coś w skrzydle medyczne odblokować i chętnie bym zobaczył, co to jest. O, koniec amunicji. Kurczę, ale pechowo. Dobra, ubity. Jeszcze trochę go tu przeciągniemy. Zastanawiam się też nad jaką wersją, ale chyba będziemy grali w wersję PC-tową. Chociaż to wszystko wyjdzie w praniu jeszcze, tak, bo myślę, bo przyznam szczerze, że tak nie jestem przyzwyczajony do strzelanek na padzie, tak tutaj gra się wyjątkowo przyjemnie na nim. Okej, przeskakujemy, ale tak sobie teraz myślę, że nawet w wersji na PC-ta będziemy mogli odpalić pada, no zobaczymy, najwyżej jak będzie marnie to szło, to... Okej, chyba w niego nie trafiamy w ten sposób. To jakoś to inaczej rozwiążemy. No dobra, o, jeszcze ktoś tu żyje. No bardzo pięknie. Sporo strzelania. Tak, jeszcze tak średnio tu... obraz rozmazany. Tak, zastanawiałem się właśnie, czy to po weekendzie jeszcze mnie trzyma, czy być może... czy być może to w grze, ale chyba w grze aż tak źle ze mną nie jest. Chociaż no właśnie chciałem też przeprosić za tę historyczną przerwę. Jeszcze chyba nigdy nie było tak, że przez 2 dni nie było żadnego nagrania na kanale. No a tutaj tak pechowo wyszło w ten weekend. Okej, jeszcze biegną, ale niestety za naszymi plecami, więc chyba trzeba zmienić nieco lokalizację. Jedyne co nie podoba mi się w tym momencie, tak przyznam szczerze, że ta lokalizacja jest bardzo podobna do której się... O, coś zniszczyliśmy, no to pięknie. Z tych, które widzieliśmy gdzieś wcześniej. No co prawda to jest Nowy Jork, ulice tutaj mogą być jak najbardziej podobne do siebie, więc i twórcy z tego skorzystali. Co to tak pika? Okej, ktoś jeszcze biegnie do nas, a chciałem podnieść coś tu. No, w nie najlepszym miejscu stoimy. No to może granat, szybko. Tylko żeby samemu nie dostać. Okej. Nic nie widzi, jeden, drugi. Tak, chyba rzeczywiście nic nie widzą, bo mają pistolet w dłoniach. No, lecz się. Okej. A i tak podchodzą do nas. No, dość długa ta akcja. Myślałem, że to będzie standardowo coś szybkiego. Tutaj jakoś rozwiążemy te problemy, podniesiemy te wszystkie rzeczy, bo spadło ich tu naprawdę wiele. Przez samochód będziemy strzelać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. I teraz... o. Przez chwilę myślałem, że możemy zajrzeć do bagażnika. Okej, podnosimy wszystko, co jest. Ten tu chyba miał broń jakąś, więc warto by było... przetestować może. Zobaczmy, co tu się kryje.
Super 90. No jak jest taka super, no to niech będzie. Zobaczymy zaraz, jak to w naszym ekwipunku wygląda. Najwyżej przerzucimy jakąś broń. Ta druga byłaby, no właśnie, całkiem niezła do wymiany. Super 90. No niech wejdzie. Zobaczymy na bliskich odległościach, jak to działa. Przydałaby się może jakaś snajperka, też by było fajnie postrzelać z czegoś takiego. Zobaczyć, jak to funkcjonuje, chociaż nie wiem, czy jest to możliwe w wersji beta już. Ok, podnieśmy kolejne rzeczy. Rękawice, dobra, bierzemy wszystko. O, zwierzaki, no i to jest takie... Dobra. Chcieliśmy się tobie tylko przyjrzeć. To jest taka właśnie fajna rzecz w grach, gdzie no właśnie twórcy jak dorzucą jakieś takie zwierzaki, to jacyś ludzie się ruszają, coś się dzieje, jest miło. Ok, a tu co? Zobaczymy. To wygląda w sumie też trochę jak luneta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wejdziemy do ekwipunktu. Tak mówiłem, teraz, o, nie tak, w ten sposób. Będziemy się trochę tutaj bawić w tym odcinku, ponieważ czasu zostało niewiele. Więc za bardzo też, no, tutaj poprawek żadnych nie wrzucę. Najwyżej pominiemy jakieś fragmenty, jak będą się dłużyć. Zobaczymy, modyfikacje. Coś możemy tutaj zrobić. Ok, tutaj coś jest jeszcze. Chociaż to już mamy, więc... No okej, ale tłumik mamy, jak rozumiem. No to good. No to dobrze. Lecimy dalej. Gdzieś tutaj coś było do podniesienia w ogóle. Bo z tego powodu też tu znaleźliśmy się w tej okolicy. Tylko teraz patrzę, czy na pewno to... Tu takie niebieskie coś. O właśnie, tutaj. No to lecimy po to. A później się przeniesiemy do tej ciemnej strefy. Jeszcze mamy 20 minut. No to dobrze. To trochę czasu jest na zabawę. Zastanawiam się też, czy na mapie mamy zawsze zaznaczoną najkrótszą drogę, czy jakby pójść na azymut, na przykład tędy, można dostać się na miejsce w nieco, nie dość, że ciekawszy sposób, to jeszcze szybszy, no ale nie główną ulicą na pewno, więc może nas prowadzą tylko głównymi drogami. Okej, tu mamy wszystko przeładowane, bezpiecznie, niebezpiecznie. To tyle. O! Przyznam szczerze, że z tym tłumikiem strzela się dużo gorzej. Może ten dźwięk po prostu jest taki jakiś nieprzyjemny. Okej, ale chyba zdejmiemy to dziadostwo w takim razie. Chociaż może jakby chcieć ubić kogoś z ukrycia, to nawet całkiem niezły, bo to jest jakby za naszymi plecami był. O, właśnie. No. A, w sumie tak, na takich to my mamy do sprawdzania tę broń. Chodź tutaj, draniu, kurczę, musimy go dorwać. Teraz jak policjanci złodziei biegniemy. Przez płot skaczemy, dwa razy pompa i już gościa nie ma. O to też chodziło. Dobra, zmieniamy broń. Bo raczej z pompką na tamtych nie wskoczymy, chociaż może jakby się udało. O, nie możemy przejść, ale te drzwi udałoby się otworzyć? No to pięknie, no to naprawdę wyjątkowo fajny odcinek nam wyjdzie, jak przetestujemy aż tyle rzeczy. Elektronika, dobra, jeszcze jakby tutaj już szło wyjść na ulicę, to już w ogóle będę szczęśliwy. A, bo tu są nasi. No to pięknie, prawie wyszliśmy na wroga. I tu, kryjemy się za tym, no chodź. Tchórze, kurczę. No. Tchórze kryją się za samochodami, niewiele możemy zdziałać w takim momencie. No dobra, zabijemy jego, chociaż przypuszczam, że przybiegną wtedy posiłki wroga. Chociaż może nie do końca. No to dobrze. Jak to dobrze, jak się człowiek nieraz w takich kwestiach myli. Lecimy, tak, o, pogadajmy z oficerem. No to dobra, masz jakieś zadanie dla nas? Okej, czyli to jednak nie koniec zabawy. Biegną tutaj do nas dalej ludzie. Mamy gdzieś tutaj, o właśnie, jakąś skrzynię. Mamy bronić też tamtego gościa. Elektronika nam się chyba do niczego nie przyda w tym odcinku. A zaraz zobaczymy, jak ta obrona nam wyjdzie. Też trzeba pamiętać, że mamy to leczenie i warto by było przetestować je teraz na tych sojusznikach. Więc zobaczymy. Tylko gdzie ich życia? Ten się trzyma całkiem nieźle, więc nie ma kogo tutaj leczyć. Najwyżej naszego oficera będziemy leczyć, jak będzie taka potrzeba. Trochę oberwał swojego czasu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A sam może bym przetestował w takim momencie, skoro mamy trochę życia. A właśnie, tarcze. I idziemy na nich. Tak, teraz twardo możemy... Okej, z której strony pokazać tylko i zobaczymy, jak to wyjdzie. Puchę mamy przed sobą, tak jak to znajomy w Counter-Strike'u i ze śmietnikiem biegamy. Aha, tylko przyznam szczerze, że nie jestem do końca przekonany, że ona działa tak dobrze. Może lepiej by było stać gdzieś w pobliżu jakiejś osłony. No trochę dostaliśmy już tę puchę, to może nie być tak miło. Okej, granat gdzieś? O, coś tam poszło.
No, pistolet to jednak nie jest ta nasza fajna broń, ale zobaczymy za moment, jak to wyjdzie. No, chodź. Tak, to ci bandyci coś dzisiaj tacy bez pomyślunku są, trzeba przyznać. Bardziej niż my, to wyjątkowa sprawa. Czemu ja ci w heada nie strzeliłem? To chociaż na koniec. Okej. I tyle. No dobra, to sprawdziliśmy, jak działa ta misja. Czyli to są te misje na niebiesko. One nadają dostęp. Dobra, wyrzuć już to. Wyrzuć. No, jak będziemy biegać, to już tego nie ma. Nie, jest dalej. No dobra, ale to gdzieś na pewno to idzie wyrzucić. Tu przeładować. A się kul nie jestem. Dalej się kula. Dobra, okej. Okay. Czyli tak to wzięliśmy, tak to można było wyrzucić. No dobra, fajnie działa. Teraz wiemy, jak zdobywa się te niebieskie punkty. Co prawda one na nic się nam nie przydadzą, bo akurat mamy zablokowane tamto skrzydło. Ale za to możemy pobiec do zielonego skrzydła, czy do zielonych punktów i zdobyć jeszcze jakieś punkty medyczne, ponieważ tam mamy jedną rzecz do odblokowania, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Przenieśmy się może jeszcze do tej ciemnej strefy. No tu jakaś misja się kryje. Niby już misji nie mamy, a jakaś jeszcze tutaj jest. Okej, ktoś tam biega. No to sojusznicy. No to dobra, niech chodzą z nami. To widzę, tarcza nam się powoli uzupełnia. I co jest? Coś chcesz? No dobra, to masz. My i tak z tego prawie, że nie korzystamy. A oni są w stanie dać nam czasem fajne ubrania. Czy w ogóle fajne rzeczy. Więc warto im pomagać. No właśnie, i co, okej, to więcej tych nie mamy. O! Dobra, dobra. Czyli tak, w becie tutaj nie możemy przejść. No to fajnie to wymyślili. A może nie fajnie, bo chciałbym jednak tam trafić. Jakoś do kościoła też pewnie wejść nie możemy, aż tak dobrze nie ma. Tylko część budynków jest otwarta. Więc szukamy jakiejś drogi dookoła. O właśnie, może tutaj da radę gdzieś przeskoczyć. Zresztą tak wspomniałem wcześniej, wolę biegać gdzieś po takich zakamarkach, aniżeli cały czas tą główną ulicą, gdzie... No tak w sumie trochę czasem nuda może się zakraść. Okej. Intel. No to zobaczmy. Intele były tutaj. Okej, no i rzeczywiście odblokowaliśmy tę jedną rzecz, no jest niedostępny w becie. Tutaj mamy za to coś dostępnego. Okej, i to odblokowaliśmy, czy to? Dobra, zostawimy to do polskiej wersji, bo i tak będziemy, myślę, że przechodzić wszystko od nowa. Bez sensu by było teraz tak wycinać w pierwszą godzinę rozgrywki. O! Co wy straszycie takimi napisami? I lecimy przed siebie zobaczyć, co tam za misja jeszcze się kryje. Może jeszcze trochę postrzelamy. Zastanawia mnie też, jak się sama beta skończy. Czy nagle koniec, nie ma dostępu do serwera, czy jeszcze pozwolono nam po prostu biegać tak długo, aż się tu jakoś... Okej, nie możemy wam pomóc, no to dobra. Czy po prostu póki nie wyłączymy konsoli, to będziemy mogli sobie pobiegać trochę dłużej. Okej. No i w końcu dzień, nareszcie dzień bym powiedział, bo też go trochę tutaj nie było. Co fajne, że tak będziemy mieli taką zmianę. Zastanawia mnie też, jak to podczas misji może wyglądać, czy rzeczywiście będzie tak, że ta misja w szpitalu mogła się odbywać za dnia i na przykład w środku też by to wszystko inaczej wyglądało, gdyby te promienie słoneczne zakradałyby się nam przez okna. Okej, okay. Spokój, helikoptery latają do tych bandytów. It's where the infection hit hardest, to the point where no one, not us, not LMB, not anyone, could hold it. Now it's a no man's land, full of people willing to take their chances with the virus to get away from the factions in the streets. And what happens behind those walls? Well, very little of it is good. No to wchodzimy, zachęciła nas do wejścia. Okej, bezpieczna strefa. I mamy nawet sprzedawcę tutaj. Okej, tylko że nie mamy levelu, żeby coś, cokolwiek tutaj użyć, tak samo jak i pieniędzy. Oni tutaj widać jakieś inne pieniądze chyba chcą. Bo z tego co widzę... Okej. Jeszcze będziesz chciała naszej pomocy, ale coś tutaj mają w skrzyni chyba. No i dobrze, mamy medkity, mamy granaty. Zobaczymy, czy pozwolą nam przejść tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze tak. Zepsuło się. Czyżby w ten sposób kończyła się beta? Okej, okay, żeby wejść do tej sekcji potrzebny był live. No jako, że nie miałem dostępu do internetu takiego fajnego, to z live'a nie korzystałem.
Watch your back in there, agent. Remember to... Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning. Entering dark zone. Ale będzie trzeba z tego coraz częściej korzystać. No grzechem by było w becie nie przetestować tego miejsca. Nie wiem, czy tutaj powinienem spodziewać się innych graczy. Ale tu gdzieś zejście do czegoś było. Zobaczymy, co na nas tutaj czeka. Przydałaby się latarka. No i co dziwne, gra po raz pierwszy zaczęła jakoś tutaj lekko przycinać się. Pojęcia nie mam, tak? Czego możemy tutaj oczekiwać? Okej, okay, no ale jeszcze względny spokój. No, ciemna strefa, to też się jakoś pozytywnie nie kojarzy tutaj. No dobra, mamy chyba filtr na poziomie pierwszym, widziałem ostatnio coś takiego mamy, więc tu chyba problemów nie będzie, żeby wejść dalej. Mam nadzieję, że w becie no, możemy z niego korzystać. Okej. Okay. No dobra, i co dalej tu jeszcze możemy znaleźć? Mapa tu działa w tym miejscu? Wow! Jest naprawdę konkretne skażenie w tej okolicy. Zobaczmy, co możemy znaleźć, bo może tutaj tylko na szaberek się wybraliśmy. Jakąś ciekawą broń wyciągniemy, czy coś. Okej, klucze. Czyżbym omijał jakiś klucz? Nie. Już miałem nadzieję. Przydałoby się takie skanowanie, jak w Dying Light 3. Różnie w takich innych grach, że gdzieś z daleka byśmy widzieli jakieś fajne rzeczy do podniesienia. No mam nadzieję, że widzimy, bo często one są jakoś oznaczone tutaj na ziemi. Tu przejść przez to nie możemy, ale jakoś dookoła, żeby tylko nam lepszy filtr nie był potrzebny, bo tego tu niestety nie mamy. Tutaj też dalej nie przejdziemy. Ślepy zaułek, kurczę, nawet powiem, że lekko przerażająco się tu zrobiło. Mapa coś nam może podpowiedzieć, gdzie możemy iść. Dalej nie bardzo. Okej. Okay. O, ciemno się... Ale słyszę głosy. Ciemno się zrobiło, czyżby zarażeni tu się kręcili? Okej, okay, do czego się zbliżamy na pewno? No to teraz się cieszę, że w gruncie rzeczy odpaliliśmy tę lokalizację, no bo to no czegoś by brakowało, jakby nie pokazać w becie. Co prawda póki co sobie biegamy tylko, ale no i tak by było tak... Nie fajnie, jakbyśmy tego nie pokazali. Słyszę strzały, zdecydowanie słyszę strzały. Nie wiem, czy tu nie byliśmy, więc obiegliśmy tę strefę. Tak by z tej strony coś się działo, przyznam szczerze. Może pobiegniemy prosto tym razem. Już tu chyba nic się nie dzieje tam. Ale tak by gdzieś cały czas było coś słychać. Okej, okay, wyjdziemy najwyżej z drugiej strony. Dobra, i biegniemy do tych głosów. Zastanawia mnie, bo skoro mieliśmy live'a, to być może będziemy jakoś widzieć się tutaj z innymi graczami. No, przebiegliśmy w metrze, nic tu ciekawego nie było. To jest chyba gościu, którego powinniśmy ubić. Okej, okay, jednego nie ma. Tak, chyba mamy tutaj do czynienia z innymi graczami. Jemu chyba mamy pomóc w takim razie, chyba. Okej, okay, to nie strzelam do ciebie. Mam. O, cześć. Ale by tu nas miał. No to ładnie. To biegamy. Od razu tak. Nie słyszą mnie, mam nadzieję, no ale to z góry przepraszam ich za neta. Jakby coś tu cięło. Zresztą wolałbym z nimi iść dalej gdzieś. No prowadź. Okej, okay, nie poprowadzą, więc biegniemy sami. Samotne wilki. Gdzieś tam chyba te hałasy były, tak jak dobrze słyszałem. Okej. Okay. Gdzieś mamy, nie, w tamtą stronę biec. No to dobra, lecimy, skoro w ten sposób to działa. Gdzieś tu chyba mamy być wszyscy. Okej. No dobra, czyli rozumiem, że helikopter będzie za dobrą minutę, a my mamy co, bronić się? Horda zombie jakaś, czy coś nas tutaj czeka? Ciężko powiedzieć, no minutę nie będziemy stać w miejscu. Najwyżej przyspieszymy. Chyba, że to któryś z tych dwóch, kurczę, się wystraszył i wystrzelili coś w powietrze. No dobra, to zwiedzimy jeszcze kawałek, co jest w tamtą stronę. Rozumiem, że tam mamy wracać niebawem, ale no chciałbym jeszcze coś ewentualnie tutaj znaleźć, nim odlecimy. No najwyżej nas nie zabiorą ze sobą. Daleko to coś jeszcze, bo tak w sumie biegnę.
mapa. Niby niedaleko, to już chyba się nie załapiemy na helikoptera znowu. Nie no, znowu chciałbym jednak przelecieć się kawałek. Co najwyżej przyjdziemy tutaj raz jeszcze niebawem. Tak, to się zdziwią. Pobiegliśmy gdzieś dalej. Zaraz wracamy. 20 sekund, no chyba, że mają problemy. Okej, co oni tam wymyślili najlepszego z tymi śmigłowcami? No już jesteśmy w tej strefie. Przeczekaliśmy jakoś tę minutę, nie wiem. Okej, słyszę, ale nie widzę. A jest, dobra. To co? No to wskakuj. A, rozumiem, jakbyśmy coś mieli, to możemy mu zostawić, tak? To za bardzo nie mamy nic do zostawienia. No to uciekaj, no myślałem, że nas zabiorą. No zobaczymy, czy jakieś punkty dojdą. Jak wezmą, strzelać możemy do nich, teoretycznie. Ale mamy tutaj dwóch gości na karku. No nic nie zostawimy tutaj, bo nie mamy co zostawić. Może jakbyśmy mieli te fotki, czy coś, co tam było. Okej. Od kiedy wy jesteście źli? No to ładnie. Schowamy się, to się zdziwią w ogóle, że... Co oni zrobili? Albo zaczęli właśnie strzelać w śmigłowiec, no i mamy odpowiedź, jak to by wyglądało. Dobra, to im nic nie zrobimy. Zdrajcy, kurczę, narodu. Z jakiegoś powodu są oznaczeni na czerwono, więc rozumiem, że mam do nich strzelać, więc niech mają granat. To się zdziwią, jak im wybuchnie coś koło nosa. No, trochę chyba nie tak, ale dobra, może będą teraz błędnie myśleć, że w tamtą stronę mają biec. Okej, to jeszcze nas zobaczy. No kolego, a może pompkę na niego? W sumie to by była opcja. Dobra, to nie byłaby opcja. Leczyć się i schować się zacząć. To nas dorwali. Leczyć się, o, a ktoś podniesie nas? Kolego, podnieś nas, no z jakiegoś powodu byłeś na czerwono, to nas załatwił. No, nie do końca wiemy, jak to działa. Zaraz powstaniemy, pójdziemy do tego niebieskiego punktu i ich ubijemy. No, dwóch na jednego. No, bo trzeba przyznać, że to taki trochę niefajny układ. Dwóch graczy na jednego, takiego nieobeznanego z trybem online. No, ale okej, lecimy im dokopać, zaraz tam wracamy i zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Może znajdziemy też jakichś sojuszników, no bo tak w sumie wątpię, żebyśmy samotnie musieli biegać i ginąć. Zmieniamy broń, może na to. I lecimy, dokąd teraz? Gdzieś na tą stronę. Jak rozumiem, mamy tam czekać na helikopter, czy też oczyścić ten teren, nim helikopter nadleci. Zaraz zobaczymy. Słychać jakieś walki, czyli na pewno nie jesteśmy sami, no bo wątpię, żeby tak... Okej. Wszyscy mieli tak ze sobą walczyć. Biegniemy tu na miejsce. 20 sekund. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, in progress. Jesteśmy na miejscu. No i witajcie tu, sojusznicy. Mam nadzieję, że znowu nas jakoś nie załatwią. Dobra, może wam odpalę. Jesteśmy kumplami w końcu. O, właśnie. Macie tutaj bonus. Tylko niestety te znajomości to są krótkotrwałe często. View player. Podejrzyj, okej. No dobra. Kogoś... Chyba, że mamy się jakoś zaprosić czy coś. No to do grupy. Okej. Też chodź do grupy. No i... I lecimy, no to okej.